Jest mowa, że Andrzej Duda wyduda swoich wyborców, obywateli, potencjalnych wyborców. No i jedna z przedstawicielek płci żeńskiej postanowiła zadzwonić i zapytać, czym to grozi, jeśli ona zagłosuje na Andrzeja Dudę, czym grozi wydudanie, czym jest wydudanie. Odpowiedzi nie było jednoznacznej. No to może najpierw posłuchajmy, a zaraz komentarz. Dzień dobry. Nie można z prezydentem rozmawiać, bo wziąłam ten numer ze strony internetowej prezydenta i myślałam, że to łączy z prezydentem od razu. Nie, bardzo przykro, biuro sztabu. No dobrze, to chciałam się dowiedzieć, co znaczy wydudać, bo widziałam dzisiaj spot wyborczy i chciałabym wiedzieć, co mi grozi, jak źle zagłosuję w niedzielę. Czy pani co? Potrafię powiedzieć pani na to. Bo słyszałam właśnie... Cały dzień to za mną chodzi, bo raz to usłyszałam dzisiaj, Andrzej Duda was wyduda i chciałam wiedzieć, co to znaczy. Bo wpisałam w internecie słowo wydudać i nie znalazłam nic. Wie pani co, nie jestem w stanie pani odpowiedzieć na to pytanie. No dobrze, to ja się jeszcze popytam kogoś. No dobrze, dziękuję bardzo. Ja odnoszę wrażenie, że najnormalniej w świecie, w sztabie, właśnie tam pod tym adresem prezydent.pl, jest najnormalniej w świecie kret. No bo przecież nikt na poważnie nie zrobił chyba spotu negatywnego, w którym mówi wydudać i spodziewa się, że to będzie miało jakikolwiek inny efekt niż znowu trzymający się za brzuch ze śmiechu wyborcy. No nie, efekt na pewno odwrotny od zamierzonego osiąga właśnie Adam Scheinfeld, który na swoim YouTubie, na swoim kanale YouTube zamieścił film, w którym udziela poparcia Bronisławowi Komorowskiemu i dobitnie tłumaczy dlaczego. Myśmy jeszcze postanowili wyciąć jedną sekwencję i powtórzyć ją na koniec, żeby było wiadomo dlaczego tak, a nie inaczej. Ja tylko dodam, że Twitter podaje, że Adam Scheinfeld nie zwalnia tempa, ma już 12 polubień tegoż filmu i 547 antypolubień, jeśli tak po polsku można powiedzieć. Więc spójrzmy, jak Adam Scheinfeld udziela poparcia Bronisławowi Komorowskiemu. Dlaczego Bronisław Komorowski? A dlaczego nie? Znam pana prezydenta Bronisława Komorowskiego ponad 20 lat. W tym czasie poznałem także wielu innych ludzi, w tym przede wszystkim polityków. Mało kto jest tak lojalny, tak pracowity, a przede wszystkim tak odpowiedzialny za to, co robi i co mówi. Dlatego Bronisław Komorowski. Dlatego będę głosował na pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Proszę was również o głos na rzecz prezydentury Bronisława Komorowskiego. Dlaczego Bronisław Komorowski? A dlaczego nie? Zakochana gołębica, że wybrała sobie Adama Scheinfelda. Spójrzmy na chwilę, pozwolisz. Właśnie to się dzieje pod siedzibą konkurencyjnej stacji, która nie ma nic wspólnego z... A zresztą już zostawmy ten raport z weryfikacji, bo się będą obrażać. No to zostawmy, przejdźmy do Adama Scheinfelda jeszcze. Vol 2, czyli część druga po... Oprócz tego, że pan poseł udziela poparcia prezydentowi, to jeszcze mobilizuje wyborców Bronisława Komorowskiego, ponieważ powołując się na nowy sondaż Ibrisu, gdzie panowie idą łeb w łeb, remisują prawie, że tam jest różnica 0,3. No i właśnie jest pełna mobilizacja i hasło odejdźmy od grilli. A jak to wygląda w zestawieniu ze słynnym zdjęciem z relaksu posła Scheinfelda, no to spójrzmy. Gasić grille? Kto wam to pisze? Chłopaki. Nie. To już idźcie do szefowej swojej młodzieżówki. To już lepsze to go bron. No to się przynajmniej... Gasić grille? Jest, to w ogóle za hasło jest. Ale go bron nie wszyscy przyjęli, bo no nie wszyscy są tacy młodzieżowi. W każdym razie Bronek musisz, to jest hashtag, który jest chyba najpopularniejszy, jeśli chodzi o tą internetową część kampanii Bronek prezydenta Komorowskiego. Bronek musisz zgasić grille.
nienawistny internet, chociaż ja wiem, czy tak nienawistny, zestawił kilka faktów, czyli hashtag Bronek musisz i największe poparcie poza granicami Polski, jakie uzyskał prezydent Komorowski, czyli Korea Północna. I oto, co wyszło internautom. Chłopaki gaszą grilla, jak nic. No. Są duże oczekiwania, są duże oczekiwania, ale mamy jeszcze jedną rzecz, która już pochodzi z Polski, ze Szczecina. Młodzi ludzie, patrioci, którzy chodzą nienawistnie z kamerą po wszelkich wiecach, spotkaniach wyborczych, nagrali w Szczecinie przedstawicieli elektoratu Bronisława Komorowskiego w dosyć osobliwych wypowiedziach i też tłumaczeniach, dlaczego akurat na pana prezydenta ci ludzie głosują. To trzeba zobaczyć, to trzeba usłyszeć. Witam się, ileście zapłacili, ileście dostali pieniędzy, ile wam zapłacili? Droga pani, my tu jesteśmy bezpartyjni, z różnych środowisk patriotycznych. Małolacie, Bronisław walczył o Polskę. Weź się do pracy i do nauki. Powinieneś być teraz na uczelni czy w szkole. No. Drogi panie, a jakie pan ma wykształcenie, że pan tak do mnie mówi? Wystarczające, żeby ci to powiedzieć. Bardzo dobrze, może jeszcze coś się pan wypowie. No, że jesteś głupi, no i po co z głupim? Jest pan zwolennikiem Bronisława Komorowskiego, tak? No oczywiście, że tak. A z debilami, no trudno rozmawiać. Poniża się do nich? Jest jeszcze ojciec, oni nie wiedzą. Czy pan się wzoruje na Niesiołowskim? Ja ojca nie latałeś. Może pan powiedzieć, dlaczego pan popiera Bronisława Komorowskiego? Dlatego, żeby takich jak wy dwóch nie było. I to jest pana najważniejszy argument, dlaczego pan głosuje na Komorowskiego? Dlaczego? Jesteśmy pracującymi młodymi ludźmi, a pan co robi o 10? Pracujemy w domu. Tym krajem, no to jest tragedia. To jest tragedia. A gość, który, gość, który podwyższa podatki, zwiększa wiek emerytalny, to jest dobro dla Polski. W szkole, dla Polski w pracy, a jest tutaj, no to nie rozumiem, co ty robisz, że jest, masz czas, żeby być tu. Pracuję w domu. Pracę, mam czas na studia. No to znaczy, chyba bardzo a pan czemu tutaj jest? Może przyszedł pan na wcześniejszą emeryturę, jak u 40 lat, jako wojskowy PRL. Jak studiujesz. I dlatego, widzisz, ja 40 lat przepracowałem, jestem już na emeryturze. Dlatego mówię, co wy tu robicie o tej godzinie? A pan prezydent przedłużył wiek emerytalny. Przepraszam bardzo. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że przedłużył. Bo pan jest na emeryturze. Ci, bo ty emeryturze, masz, nie chcieli, masz ja nie pracować. Wszędzie jest 67. W Niemczech. Wie pan, że Polacy najwięcej. W Niemczech. Ja z Niemiec liczyłem. Nie, co nie tu tak robisz? Tam, się Polacy pracują. A jestem ze Stosi, chłopcie. W 70 roku byś podlacie tego. Ja już byłem, jak się do partii palił. Akurat widziałem, oglądałem. A byłem wtedy w waszym wieku. Wewnątrz pan był, czy? Nie, na zewnątrz, bo do środka to nie liczy, tylko wchodzili. Po drugie, jak się pali, to wszyscy tam był pan w Solidarności, teraz popiera pan Komorowskiego, tak? No, no, nie ma a wie pan, że Solidarność nie popiera Komorowskiego? No wiem, ale Solidarność to jest związek zawodowy. Pan, nie każdy... Pan pracował w stoczni, a teraz w stoczni nie pracuje poprzez płacę. Stocznia na własne życzenie zbankrutowała. No, tak, na własne życzenie? Robiłem od 73 roku. Dlaczego niemiecki stocznie nie zbankrutowały? Właśnie, dlaczego no, niemiecki stocznie a nie łażą po ulicy z włączonymi kamerami, wrzucają to do internetu, no po prostu nie robią. Do roboty! Chyba nie po ulicach czas chodzisz, się no. Kończy za 15 minut mniej więcej następna debata, druga już i niby decydująca, chociaż nie według naszej sądy. Mamy wideo, które znowu odnosi się do teleturnieju 1 z 10. Tym razem nie to, które już Państwo widzieli. To jest nowe wideo. No i właśnie, z debatą też jest problem, bo nie wiadomo, kto pyta, kto odpowiada, na które pytanie, kto komu zadaje pytanie. Można się pomylić, tak jak ten biedny człowiek w tym teleturnieju. Panie Jacku, dwie szanse, 61 punktów, gramy dalej. Botanika. Z którego kontynentu pochodzi drzewo Morelli? Wyznaczam. Nie. Odpowiadam. Tak. Aha. Mogę jeszcze raz poprosić o pytanie? Tak, ale czas już upłynął. Czas się liczy od końca pytania, a zadałem pytanie. Ale nie wiedziałem, czy to ja odpowiadam. Reklamacja. Nikogo innego nie było do wyboru. Aha. Został pan sam. No dobrze.
No, dzisiaj takich reklamacji, panowie kandydaci, dzisiaj nie będzie. Dzisiaj takich reklamacji nie będzie, to fakt. No cóż, blogosfera za nami. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kosa-Kosowski był w studio. Dziś w Telewizji Republika będziemy dyskutować o tym, co wydarzy się w studio naszej ulubionej telewizji. Ulubionej telewizji, która o godzinie 19 prezentuje serwis informacyjny, który jak wynika z Twittera dzisiaj pobił wszelkie rekordy propagandowe. Bardzo się cieszymy, że państwo zatem oglądali w tym czasie blogosferę, dużo lepszą niż program informacyjny rzekomo, który nazywa się Fakty. Telewizja